Przygotowaliśmy 11 jadalnych pranków w menu Twoich przyjaciół. Mamy pilne zebranie blogerów. Przygotujmy najlepsze pomysły na kulinarne pranki i wypróbujmy je. Niech wybierze los. Weź jedną. Wow, będziesz miał ceremonię parzenia herbaty. Ostrożnie otwórz torebki herbaty bez uszkodzenia opakowania. Wyjmij zawartość. Wsyp mielonych przypraw i ziół do pustych torebek. Złóż opakowania. Dodaj sznurek i etykietę z zszywaczem. Włóż saszetki do pustego pudełka. Zróbmy herbacianą ruletkę. Wynik 1-0. Przyprawiona herbata wygrywa. Następnym pomysłem jest słodziutki kawał z ciastem. Przymocuj pasek dwustronnej taśmy do podstawki pod ciasto. Nadmuchaj balon i przymocuj. Całkowicie pokryj balon taśmą malarską. Dodaj różowy barwnik spożywczy do 530 g bitej śmietany. Wyciśnij polewę na balon, używając rękawa cukierniczego. Zrób wzór jak na prawdziwym cieście. Pokryj tak całą powierzchnię. Wow! Co za piękny różowy deser! Wygląda jak peruka królowej. I krem jest prawdziwy. Potnijmy go. Teraz będzie... bum? Albo i nie. A kurczę, mój prank nie zadziałał. Ale nadal zostało dużo polewy, a twarze moich przyjaciół są czyste. A tak ciastem. Pora na kolejny kawał. Wow, lody! Zblenduj koperek i szpinak. Dodaj lody i wymieszaj z ziołami. Włóż deser do czystego pojemnika po pistacjowych lodach. I dodaj etykietkę. Przygotuj się łyżki. Pistacje. Fuj, ohyda. Cóż, mi się podoba. A co powie niezależny ekspert? Mowy nie ma. Daję im łapkę w dół. Co będzie następne? Pyszne Oreo? Ostrożnie przetnij opakowanie truskawkowych Oreo wzdłuż łączenia. Wyjmij ciasteczka. Rozdziel je i wyjmij nadzienie. Ugnieć truskawkową gumę balonową. Rozwałkuj. I wytnij koło. Umieść gumę między połówkami ciasteczek zamiast nadzienia. Zapakuj z powrotem ciasteczka. I zamknij opakowanie. Janka została zaatakowana swoimi dodatkami, podczas gdy my czekamy na ciasteczka. Dzięki niebiosom, nasz Heros już tu jest. Ups, zły moment. To nie tak, jak myślisz. Masz, weź ciasteczka.
Co w nich takiego szczególnego? Fuj, Todek dmucha balony z nadzienia Oreo. Co za jedzeniowa sztuczka. Nie czas na selfie, bierz kolejny los. To nasz ulubieniec, Holsy. Ostrożnie otwórz opakowanie Holsów bez niszczenia papierków. Rozpakuj cukierki. Obierz czosnek. I potnij ząbki do rozmiaru cukierków. Owiń czosnek w papierki od Holsów. Włóż z powrotem do opakowania. Zamknij za pomocą dwustronnej taśmy. To najszybszy czas, w jakim ktoś jadł Holsy w całej historii psikusów. Uważaj, co jesz, kumpelko. Teraz musisz ugasić czosnkowy płomień. Przygotujmy poważną bitwę fizyki jedzeniowej. Zawiążemy sobie oczy i wybierzemy, który słodki prank jest lepszy. Nałóż pikle na drewniane patyczki. Rozpuść mleczną czekoladę. I zanurz je w niej. Spryskaj na wierzchu posypką. Łakoć na patyku! Śmiesznie pachnie. A nie! To piklowy deser! Obrzydlistwo! Myślę, że to najsmaczniejszy czekoladowy batonik na świecie. Ostrożnie otwórz opakowanie Bounty, używając noża do tapet. Wyjmij batoniki. Ukształtuj gotowany ryż w kształcie batonika. Zanurz ryżowe batoniki na patyczkach w białej czekoladzie. Poczekaj, aż zastygnie i zapakuj słodycze opakowania Bounty. Te batoniki pachną rajem. Ale smakują jak czekoladowa rolka sushi. Tatku, chcesz trochę? Nasza wróżka Janka odkryje przed nami wszystkie tajemnice świata. Ale najpierw otworzy trochę słodyczy. Zdejmij opakowania z czekoladek. Włóż ugotowaną fasolę na patyczki. Zamocz ją w rozpuszczonej czekoladzie. Zapakuj fasolki w opakowania od cukierków, kiedy czekolada zastygnie. I włóż z powrotem do opakowania. Pachnie jak czekolada. Wygląda na to, że to nie jest kawał. To są zwykłe czekoladki. Słodkie i pyszne. O nie, za szybko to powiedziałam. Coś paskudnego wkradło się do tych cukierków. Fasola nie lubi się z czekoladą. Co dalej? Surowy ziemniak. Rozkrusz 300 g cukierków w blenderze. Dodaj 60 ml śmietany kremówki. Rozmieszaj, by uzyskać równą konsystencję. Ulep z nich ziemniaka. Niech zastygnie. Rozpuść 100 g białej i tyle samo mlecznej czekolady i zmieszaj razem. Zanurz czekoladowego ziemniaka na patyku w czekoladzie. Zadrap powłokę drewnianym patyczkiem, gdy czekolada zastygnie. Pokryj ziemniaka kakao w proszku, używając pędzelka. Dodaj kiełki z mlecznej czekolady, by wyglądał bardziej realistycznie. I również pokryj kakao. Wow, co za dziwny cake pop! Ten gatunek ziemniaków rośnie w fabryce czekolady. Mniam,
Nauczymy cię antycznego, orientalnego sposobu jedzenia czerwonego kawioru. No dalej, spróbuj! Wsyp 15 gramów żelatyny do kubka soku jabłkowego. Niech nasiąknie i włóż do mikrofali. Dodaj pomarańczowy barwnik spożywczy do płynnej żelki. Nabierz pipetą. Schłódź olej roślinny w zamrażalce. Wciśnij do niego żelkę, tworząc małe kuleczki. Odceć. Oddziel żelowy kawior od oleju. Podaj słodki kawior w wafelkowych kubeczkach. Udekoruj ziołami. Jesteście pewni, że ten czerwony kawior jest bezpieczny? Spróbujmy. Namur chiński, co żeście dodali do tego kawioru? Olej z czasów przodków? Fu! Mamy nowe MMMsy. Z podejrzanym nadzieniem. Ostrożnie otwórz paczkę MMMsów. Wyjmij cukierki. Rozpuść mleczną czekoladę. I zanurz w niej chipsy. Niech wyschną na pergaminie. Namaluj literę M na każdym chipsie rozpuszczoną białą czekoladą. Włóż chipsy do paczki. Zamknij opakowanie. Nie jest łatwo otworzyć tę paczkę. Ale dostajemy słodką nagrodę w środku. Czy to rzeczywiście są chipsy? Co to za dziwne połączenie? Ale da radę się przyzwyczaić. Oto nasze nowe MM chipsy. Podobały Ci się nasze jedzeniowe pranki? Daj nam znać w komentarzach, którego użyjesz na głodnych znajomych. Zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę filmikowi i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych pranków na naszym kanale!